Witam wszystkich serdecznie. Tak więc nasza kampania kultystami jest już bardzo, bardzo zaawansowana. I tak sobie pomyślałem, że jednocześnie, naprzemiennie rzucimy coś nowego. I były pomysły, żeby spróbować łowców ludzi. Nigdy nie grałem tym początkiem i wydaje mi się strasznie trudny, powiem szczerze. Ponieważ główny problem to fakt, że nasi ludzie nie będą przekraczać 7 levelu. Ja trochę sobie nie wyobrażam, jak można to rozgrywać, ale zobaczymy. Wystawić mu na 16, czyli z tego może być 7 normalnych żołnierzy, powiedzmy. I 9 właśnie tych niewolników, indeptów. Dobra, weźmy coś takiego typowego dla południa w sumie. O, to wygląda fajnie. Tu oczywiście trzymamy się troszkę wyższych poziomów trudności. No i zobaczmy. To może być pierwszy i ostatni odcinek. Może przesadzam, ale... Może być ciężko. Zaczynamy tutaj na południu. Jak nasi ludzie się... Mamy 6 już. Z czego 2 oczywiście naszych łowców niewolników. No a reszta to jest po prostu tałataństwo. Nie ukrywajmy tego określenia. Tałataństwo. No nic, na to nie poradzę. Czyli zacznijmy od tego, trzeba mieć trochę chyba ich więcej, chociaż z drugiej strony nie będę ich w stanie uzbroić. Czy tu jakiś jeszcze jest? O, 1 tylko. Szczerze, miał inaczej gwiazdkę dużą, przecież może jest niezły. Kolejne co potrzebujemy, no to sprzęt. Na pewno obydwie te. Zawsze bezpiecznie kogoś do tyłu dać, więc jedna... Tobie dam, bo nie chcę cię narażać, żeby coś ci się stało. To jest zbrojownia, niestety. Ja wolałbym... To jest zbrojownia, czy nie? To jest zbrojownia od broni, a nie od zbroi. Wezmę to, bo jest w przyzwoitej cenie. A, to i tak dobrze nie wróży. No, mógłbym cokolwiek kupić, ale z drugiej strony kupować cokolwiek chyba nie ma sens. Lepiej już troszkę droższe, ale takie, które będą przez jakiś chociaż czas do użytku. Czyli żeby ci w pierwszej linii, powiedzmy, nie wyparowali. Zwłaszcza ci, którzy nie mają niczego na sobie, w sensie nie mają tarczy. Dobra, 7 luda. Z kasą źle. No dobra, zobaczmy, jakie zlecenia nam dadzą. Dobrze płatne, ale wydaje się podejrzane.
i wezmę to na transport. Liczę, że uda się jakoś przejść, nie wpadając na żadnych wrogów. De facto mam sobie tutaj po prostu się przejść południowym szlakiem. Ja mówię, tu dostaniemy jakieś zbroje. Najbardziej bym chciał tarczę dostać. Tylko, że już noc. Dobra, lecimy dalej, nie będziemy tu tracić czasu. Liczę, że tą misję wykonamy bez jakiejkolwiek walki. Gdybyśmy mieli już 16 tych paździochów, to byłaby jakaś siła, bo oni nic nas nie kosztują, poza jedzeniem na szczęście. No dobra, misja wykonana. Co tu nam zaproponują? Kolejne dwie tarcze, to już mnie cieszy. I więcej zbroi. To też już mnie cieszy. Nasza pierwsza linia, no, jakoś wygląda. Praktycznie to samo. Trochę drogie. Są te tarcze kolejne. Ja w ogóle nie wiem, czy naszym obydwu lepiej nie dać tego typu broni, bo ta broń mi się wydaje bardziej zadająca, prędzej zadająca damage niż ta. No ciężko pytanie, czy nie zrobić z niego przypadkiem kogoś, kto będzie sztandarowym. 38 trochę kiepsko, jak na start, nie powiem. Jakby trzy gwiazdki, to bym się nie zastanawiał. No bo to jest taka klasyka, nawet jest dość wytrzymały. Weźmy to. Początek przyjemny, bardzo taki początkowy początek.
Znów tam jak jest misja nomadów, nie wiadomo do końca ile ich będzie. Dobra, a to jest zamek, czyli tu nic nie ugramy, poza tym możemy sobie psa kupić, co jest już czymś. I nawet sobie pozwolę na to, żeby kupić dwa psy. Wrócimy po kolejne zlecenie. A, tu się na nas przyczaili. 7 na 8. Mocno wyrównanie będzie. Ale spróbujemy. Niech coś się dzieje. Są wyposażenia na naszym poziomie. Tu mam ciut dylemat, bo moglibyśmy, właśnie będziemy bronić, wiecie co, będzie tak, będziemy przyjmować pozycję defensywną. Ach, zapomniałem mu jednemu tarczy dać. Czyli tu z góry by trzeba było bez tego ruszyć. Czemu nie? Dobra. Oż kurde, tego się nie spodziewałem, że tak źle to pójdzie. Trochę nie tak to miało wyglądać. Dobra. Ach, niestety. Bicz jest do niczego.
Czy my też ich obijamy? To nie jest tak jednostronnie, że tylko oni nas. Czy wygrać, to wygramy. Nie chcę, żeby go pies zjadł. I tak go zjadł. No dobra. Straciliśmy dwóch ludzi. Może ktoś się dołączy. Tak jest. Czyli w sumie jednego. Ale kiepskiego dostaliśmy. No, dobrze spieprzam. Ten jest po prostu kiepski, z tym jeszcze życia też mało. Próbujmy to gdzieś przetransportować. Kurde, nas nie stać na to. Czyli żarcie mamy. Więc chociaż tyle. Zabezpieczyć cmentarz, tylko że tam mogą być różne dziwne, niesympatyczne stwory. To warto byłoby zmienić. Trochę się obawiam tą ekipą to atakować. Cofnijmy się gdzieś może jednak tu.
Wszystko, co jest dobrze płatne, wymagałoby walki z nomadami. Jeszcze wszystko drogie jak cholera. Trzy hieny do zabicia, tylko czy warto ryzykować? Chyba nie, może dostaniemy na nie misję? To było najprzyjemniejsze. Ale nie. Kurde, nomadzi. No a może zaryzykuję i zobaczymy, jak będą się prezentować ci nomadzi. Na górze, no, jeszcze jeden człowiek by się też przydał. Też tani jest, to fakt. Jak wykonamy tę misję, będziemy mieli 5 stów, więc w sumie dobra, wezmę go. O, ten pas też może nawet się na naszego łucznika pierwszego w przyszłości. 39, 3 gwiazdki, inteligentny, wysoko inicjatywny. To nie mamy na niego broni i wolimy, żeby nie padł od razu. Więc nie wiem, będzie taki rezerwowy tutaj. No ale mówię, to byłby nasz potencjalny strzelec. Pięciu, nie wydaje się tak źle, zobaczymy jacy będą. Pewnie będą bojowi. Tarcza do przodu. No, nikt nie wpadł w nasze sidła.
kartą. Pięknie. Ach, niestety tu twardo lezą na tym froncie. Osaczamy i padł. Zdech. Niestety, chciałem, żeby strat to zrobimy, a niestety nie wyszło. Dobra, jednego straciliśmy, ale zrobiliśmy więcej bajerów, więc myślę, że warto. No i 500. Czekać. Chcę się zemścić. No dobra, to była dobra misja. Nawet jakieś levele wpadły, kiepskie, bo kiepskie, a chociaż. Nie mam pojęcia, co udawać. Tak szczerze mówiąc, no chyba tak. Na pewno więcej życia. Jest dość mocno inicjatywni wszyscy. Ale przy niskim levelu to i tak nie wystarczy, był mocny. No dobra, tu mi się podoba akurat. Kupimy proce. Ty już się rozwijał w tym zakresie. To nawet nie wiem jak końca jak działa, z czego się liczy, w sensie czy z ataku dystansowego, czy wręcz. No tu bym jeszcze jednego typka chciał. No i musimy znów tego gorszego, w sensie no indepta wziąć, no, bardzo, bardzo, bardzo kiepski. Nawet tasak może dostać. No dobra, to jakoś wygląda nawet. Lepiej niż zakładałem, że będzie na tym etapie.
No więc kolejne zadanie trzeba wziąć. Tu się robi nieprzyjemnie. Hieny, nomadzi, dzicz po prostu, dzicz. Tu ktoś spalił takie potężne miasto. No dobra, ostatnio to wyszło nieźle, więc przyjmę jeszcze raz takie zdanie. Idę trochę, pójdę na ryzyku, czyli bez pieniędzy. Więc możesz mieć to, bo i tak będzie gdzieś tu w drugiej linii coś strasznie kiepski. Jeszcze też tu dałem mu jakąś rezerwową broń. Może być tasak. Sytuacja podobna do ostatniej. Trafił nawet. Może niezbyt celnie, ale zawsze coś. Wepchnął się tam. Pięknie. Ach, dobrze mu weszło niestety. Trochę nas podzigali, nie powiem.
Ach, jak pechowo. Pięknie. Dostał, ale go niewiele ruszyło niestety. A, i nas położył. No właśnie, te bitwy będą wyglądać. Po obu stronach będą wszyscy ginąć. Dobijmy tego ostatniego. No właśnie, dwóch straciliśmy znowu. Jednego zyskaliśmy. Kawał chłopa przynajmniej. No i wreszcie zaczynają levelować tutaj nasi. Tylko pytanie właśnie, jakich chcemy rozwijać. Czy tu jest klasyko, to wiadomo. I żeby się szybciej uczył. No ale tu jest pytanie. Ja chcę go rozwijać na kogoś od sztandaru. Miał 40 plus, to nie miał dylematu, ale ma 38. Ale z drugiej strony już na początku byśmy wiedzieli, że mam kogoś sztandarowego i nie musielibyśmy potem szukać. To jest na plus. A on w sumie też taki jest nitowniczym. Gdzie co? Zróbmy to. Czy to będzie naszym sztandarowym? Zakładam, że po prostu dopiero jak się wyleweluje ta główna ekipa, to dopiero reszta może coś dalej. O nie, to będzie coś mocnego. No i też te wszystkie ciuchy się z nich rozpadają od razu.
Jeszcze jednego. No są jacy są. Słuchaj, będziesz też w pierwszej linii. O, tak to będzie wyglądało na razie. No, to trzeba się mieć na baczności, bo tu ostatnio były jakieś różne dzikie bandy. Ale chyba patrol się przeszedł i posprzątał. O kurde, dobrze płacą, ale co nie jest samobójstwo. 4 dni na północ aż. Trochę się boję tyle wędrować. Ale zaryzykujemy. Mam nadzieję, że nie wpadniemy na jakąś straszną bandę. Cisza, spokój. Może się uda zgarnąć te prawie 1,5 koła. To by nam dało się troszkę dozbroić. No my potrzebujemy po prostu lepszych pancerzy w pierwszej kolejności, jak widzicie, po prostu cyk, cyk i każdy leży. A że są parchami, to nie będę mówił, że są. Wow, taka długa podróż, nic się nie wydarzyło, ale fart. Nocujmy sobie tu do rana. Kolejny transport, nawet dosyć tani. I chyba bym wolał tą. Ale póki co tak, na... O kurde, no nie, no z takich pieniądzach nie będę kupował. Ale będziemy kontynuować poprawę sił naszej ekipy, czyli wezmę sobie... chyba to, bo to jest 200, to nie jest tak źle. Czy możemy wziąć tą...
to tym, którzy się trochę lepiej prezentują. Których mi bardziej zależy. Okej. Na głowę nie będę na razie nic tu inwestował. No i teoretycznie moglibyśmy kogoś tutaj wziąć, to mógłby być z tych, powiedzmy, już lepszych na przyszłość. Tylko to bym wolał takiego naprawdę już dobrego wtedy. Właśnie nie wiem, czy tu przed kim nie zbierać większych pieniędzy i tej siódemki nie dobrać takich ludzi już pod wezwaniem. Czy to jest tak tanio, że aż się prosi czasami spróbować. Co ją? Albo nie będę pazerny. No dobra, możemy coś tam odebrać. Na pewno musimy kupić żywność teraz. Okej, to na razie będę zwlekał na troszkę lepsze ceny gdzieś. Najpierw bym chciał zrobić tych 16, opierając się o tych niewolników, a potem będziemy tak powolutku dodawać tych już endgame'owych. To niedobrze. Tylko 4. No dobra, powinniśmy dać radę, tą 4 nie umarli tylko. No dobra, wszystkieśmy ładnie wybiczowali. Ja chyba sobie poczekamy. Niech oni do nas przyjdą. Nie do końca tak to wyszło, jak miało.
prawie. Zbufować naszych. Powolutku ich tutaj obrabiamy. Niestety oni mają niezłomne morale, jak to nie umarli. Wreszcie. Pies tutaj pogromca. Czemu nie? Niewiele, ale zawsze troszkę pieniążków wpadło. Co ma morale, no bo jeden mu nie dam. Mamy te czapki. Pytanie, czy warto im nakładać, bo nim. Czy to ma sporo wytrzymałości akurat? A, bo nie ma ubranka. Dobra, niech sobie są. Tak bardzo ostrożnie, no ale coś tam robimy. Te 300 mnie zabija, no nie no 300, no bo no tu będzie taniej. Sześć, no niby do wygrania, ale straty będą. A też nie wiem, jak są ci rajdersi ubrani. Jak są dobrze ubrani, to nie do ruszenia. W ogóle nie mam tego, co bym chciał. No dobra, podobna troszkę misja jak ostatnią. Chyba najpierw pójdę tam kupić części, może jeszcze jakieś zbroje, bo też mam wrażenie, że to będzie gorszy cel, w sensie trudniejszy niż ostatnio. Może się mylę, ale ten symbol mi się źle kojarzy z
albo z legionami, albo co gorsza z tymi, no, wampirami, jak one się nazywają, nie alpami, tylko nekrosawantami. Tak na wszelki wypadek. Okej. Chyba ktoś ma jakieś poczucie humoru. 500. Nie no, bardzo bym chciał, ale to już jest chore. Mogę to kupić. I to na tyle. Nie, mam coś złe przeczucia z tą lokacją. Że uciekniemy. To samo, tylko więcej. Wygramy, tylko pytanie, czy coś stracimy. To są wszystko najniższo levelowe. No i co oni zrobią? No, całkiem ładnie ich trafiamy. Naprawdę pies za damage dealera robi. Nie.
Wow, dwóch załatwić to już jest coś. Chyba już najgorsze za nami. Pies pogromca szkieletów. No tu niestety możemy kolegę stracić. Bo ten jest jakiś taki nieruszalny trochę szkielet. No a dobra. Udało się bez strat to zrobić. Nazbieraliśmy czapeczek. Dobra, dajmy tak. Dwa to trochę mało. Dajmy to i tą. I szybsza nauka. Chyba jeszcze to, żeby. No, 33 to już można żyć z takimi statystykami. Okej, okay, no ten już jeden z lepiej wyglądających z naszych paździoszków. Siedemdziesiąt, to już lepiej. Ech, wszyscy już mają te czapki w pierwszej linii. No bo ty też możesz mieć. No są ciężkie, ale powiedzmy do przeżycia. Okej, okay, to już jest dobrze. Kupię nawet dwa na zaś. Sprzedam też trochę tego najgorszego syfu. I też się skuszę na kolejną taką ciut cięższą zbroję. To jednak w pierwszej linii. To normalnie 300 kosztuje. No to w
są 65, to się w sumie niewiele różnią chyba od tych pozostałych. Chyba to jest druga linia, z założenia nie powinna obrywać. Chyba się ruszę tu po kolejne zlecenia, być może jakieś będzie przyzwoite. Bardzo podobne zadanie i transport. O kurde, dobrze płacą, ale to nie wiem, czy znów tak się ładnie uda i bezpiecznie to ogarnąć. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym skończymy i w następnym odcinku zobaczymy, co dalej. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.